Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz, tak króciutko, w odpowiedzi na wpisy naszego kochanego pana Rafała, tym razem właśnie o systemie ofiarniczym, że my współofiarujemy się z Chrystusem podczas mszy świętej, ludzka ofiara, woda i wino, także jak pan Rafał był ministrantem, no zresztą ja też, to wino i wodę się dało, tak? Czyli Chrystus w wieczerniku podał apostołom wino, a my dolewamy wodę, ludzką ofiarę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i że mamy system ofiarniczy. Tak, panie Rafał, tak, dokładnie tak. Ale to, coś napisał panie Rafale, jest najświętszą prawdą rzymskokatolickiego kościoła, najświętszą prawdą Chrystusową, najświętszą prawdą Słowa Bożego. System ofiarniczy jest centrum życia kościoła. Ofiara Jezusa Chrystusa. Ofiara krzyża, ofiara na ołtarzu eucharystycznym. To jest centrum życia Kościoła. No, ale tobie się to nie mieści w głowie, panie Rafale. Więc widzisz, panie Rafale, i znów te przygrywki, że Chrystus złożył raz na zawsze jedną ofiarę. No tak. Oczywiście, że tak, i tego Kościół nie neguje i nie negował. Tylko widzisz, jest takie proroctwo, które was wszystkich bardzo boli. Z Księgi Malachiasza 1:11. Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie moje imię między narodami. I na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami, mówi Pan Zastępów. Panie Rafale, mamy tutaj zapowiedź ofiary czystej składanej imieniu Bożemu na każdym miejscu, tak? Od wschodu aż do zachodu słońca. I to jest prawda, w sensie nawet dosłownym, nie? Bo jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że na przykład, no, zobaczmy, teraz w Stanach Zjednoczonych jest 19:42. No to liczmy, że jest 20, w Polsce będzie 4, 3, w Polsce jest za 23 nad ranem, tak? Na Filipinach będzie koło 9 rano. W Stanach jeszcze są odprawiane msze, na Filipinach już są odprawiane msze, no w Polsce się śpi, tak? 24 godziny na dobę. Gdzieś jest sprawowana Eucharystia, od wschodu aż do zachodu słońca. Po całej ziemi. Wielkie będziemy między narodami, na każdym miejscu dar kadzielny będzie mi składany. Imieniu memu i ofiara czysta. Rafałku, jaka to ofiara czysta ma być składana imieniu Bożemu, od wschodu aż do zachodu słońca, między narodami? Otóż ta ofiara, którą złożył Chrystus. Moi drodzy, to jest Malachiasza 1:11. I teraz przejdźmy sobie do Hebrajczyków. Protestanci tak krążą w kółko tych Hebrajczyków, tam latają. No ale tak latają, że nie dolatują tam, gdzie ich boli po prostu. Prawda? Bo no, Hebrajczyków jest ciężkim dla protestantów kawałkiem chleba. Oj, ciężki. Ile razy na Hebrajczyków się wyjechali nasi drodzy protestanci? Nie tylko pan Rafał. No i tutaj też się wyjadą. Też tutaj nikt nie beknie.
10 rozdział. O, i zobaczmy. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę Jezusa Chrystusa raz na zawsze. O, widzicie? Dobra, tylko przeczytajcie 9. Następnie powiedział, oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. I tego już nie cytujecie, prawda? Bo to już was boli, bo Chrystus usuwa jedną ofiarę i ustanawia inną ofiarę. Jaką ofiarę ustanawia Chrystus? Ono tak ustanawia, że nie ustanawia, bo nie ustanawia, ale taka ofiara, że jednak ta ofiara nie jest ofiarą, ustanowił, tak nie ustanowił, ale nie ma ofiary, tak? Jak ustanowił ofiarę, to znaczy, że ustanowił ofiarę. A jaka to jest ofiara? Malachiasza 1:11. Ofiara czysta, tak? Która będzie składana od wschodu aż do zachodu słońca, wielkim będzie między narodami, tak? To jest wypełnienie tej zapowiedzi. Chrystus usuwa jedną ofiarę, to starotestamentalne, i ustanawia jedną ofiarę, która jest raz na zawsze złożoną i która się uobecnia, prawda? No i tutaj też sobie przejdziemy do Hebrajczyków. Też tutaj protestanci mają problem, bo po prostu tak omijają ten werset, jakby w ogóle nie istniał, tak? Ale on jest. Po to, żeby was bolało. Po to, żeby wam go pokazywać, żeby was bolało i żebyście, nawet jak będziecie pluć, to żebyście wiedzieli, że on jest. I że tak jest napisane. No chyba, że macie inne Pisma Święte. Znaczy, wy macie inne Pisma Święte, ale chyba, że macie skróconą wersję do Hebrajczyków. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną, pali się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza obozem. Widzicie tutaj nawiązanie do ofiary starotestamentowych. I teraz, tak? Również i my wejdźmy do niego poza obóz, dzieląc z nim jego urągania. Nie mamy tutaj trwałego miejsca, ale szukamy tego, które ma przyjść. Rafałku, jak wychodzicie? Mówisz, że my system ofiarniczy mamy tak. Tak, my żyjemy ofiarą Chrystusa. My nie tylko gadamy o ofierze Chrystusa i wierzymy w nią. Tak, o, wierzę, że Chrystus umarł i koniec. Nie. Chrystus, prawda Chrystusowa, prawda Słowa Bożego i prawda Świętego Kościoła Apostolskiego idzie daleko głębiej. My nie gadamy o ofierze, my nią żyjemy, uczestniczymy, wychodzimy poza obóz, by dzielić z nim jego urąganie. Widzicie to również i my. Wejdźmy do niego poza obóz. Dlaczego mówi wejdźmy do niego poza obóz? W jaki sposób, Rafałku, wychodzisz poza obóz, by dzielić z nim jego urągania? Poza obozem Chrystus poniósł co? Śmierć, tak? Podobnie jak poza obozem ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną, pali się poza obozem, tak? Ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni, pali się poza obozem, tak? Czyli co to jest? Ofiara Starego Testamentu, tak? W nawiązywaniu do tego, o co się odnosi, że Chrystus poniósł mękę poza obozem, tak? I teraz mówi, wyjdźmy do niego poza obóz. Jak oni wychodzą, jak list do Hebrajczyków, spisany 30 lat po śmierci Chrystusa, autor może pisać, wejdźmy do niego poza obóz, dzieląc z nim jego urągania w czasie teraźniejszym. Wejdźmy teraz, dzieląc z nim jego urągania. Jak to jest możliwe, Rafałku? Dlaczego tutaj nie pisze? Słuchajcie, pomyślmy sobie o tym, o słuchajcie, tam 30 czy 25 lat temu Chrystus umarł. Wyjdźmy poza obóz. Co to znaczy? Dzieląc z nim jego urągania. To jest właśnie uczestnictwo w ofierze Chrystusa, Rafałku. Uczestnictwo w ofierze Chrystusa. W tej ofierze, którą ustanowił. Usunął jedną ofiarę, ustanowił inną ofiarę. Tą ofiarę, która jest zapowiadana w Księdze Malachiasza 1:11. Ofiara czysta, składana memu imieniu pośród wszystkich narodów od wschodu aż do zachodu słońca. To jest ta ofiara, w której my uczestniczymy. Rzymian.
skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Rafałku, widzisz, o czym tu pisze święty Paweł? O wspólnym cierpieniu z Chrystusem. Autor listu do Hebrajczyków pisze o tym, by wyjść i dzielić z Nim Jego urągania. Widzisz, jak daleko jesteś od prawdy? Widzisz, jak apostołowie przedstawiają ofiarę Chrystusa, nie jako coś, o, my wspominamy, my wierzymy, o, czy apostołowie tu piszą, o, słuchajcie, wierzcie w ofiarę Chrystusa. Tak, trzeba wierzyć, ale trzeba w niej uczestniczyć, współcierpieć z Chrystusem, brać udział w Jego urąganiach. Widzisz tu, Rafałku? Poza tym jest mowa o ołtarzu. Gdzie jest ołtarz, tam jest ofiara. Tak? Właśnie. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa służyć, spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Czyli Żydzi, tak? Ci starotestamentalni nie mieli prawa, tak? A więc jest ołtarz. Stół pański, 10 rozdział 1 listu do Koryntian, z którego się spożywa. I to, co się dokonuje, zobaczmy tutaj, mówi, jest mowa o ołtarzu. Następnie nawiązanie do przedstawienie w tym ofiary starotestamentowej, że spali się ciała zwierząt poza obozem. Chrystus złożył z siebie ofiarę poza obozem, tak? I my mamy wyjść, brać udział w jego urąganiach. Czyli to, co się dokonuje na ołtarzu, to jest nasze wyjście poza obóz, by brać z nim udział w jego urąganiach. Dlatego podczas najświętszej ofiary do krwi Chrystusa dodaje się naszą ludzką ofiarę, bo my współcierpimy z Chrystusem. Jeśli wspólnie z nim cierpimy, tak? Wspólnie z nim cierpimy. Rozumiesz to, Rafałku? Więc tam jest krew Chrystusa i tam jest moja krew w przenośni. Tam jest cierpienie Chrystusa i moje cierpienie. Bo ja uczestniczę w tym, co się dokonało poza obozem. Jak pisze autor do Hebrajczyków. Rafałku, jak czytacie to w swoim kościele, jak uczestniczycie w tym? Wspominacie, o tak, o, że było? Czy wychodzicie poza obóz i bierzecie udział w jego urąganiach? Rafałku, bo nam zarzucasz, że my uczestniczymy, ludzkie i tak dalej. A kto tam miał wyjść poza obóz i brać udział w jego urąganiach? Jak nie ludzie? No, Hebrajczycy, nie? A więc zwykli ludzie. I tak jak oni, tak i my dzisiaj. Wychodzimy poza obóz, by brać udział w męce Chrystusa, współcierpieć z Nim, po to, by wejść do chwały. Rafałku. Widzisz? Także, Rafałku drogi, no, nie przeskoczysz swoimi wymysłami prawdy Słowa Bożego, prawdy Kościoła Rzymskokatolickiego. I duchowość. Nie przeskoczysz, Rafałku. Przykro. Ty nie tylko nie przeskoczysz, ty nawet nie podskoczysz. Tak to. Nie jesteście w stanie. Protestantyzm wam tego nie daje. Nawet nie wiem, czy wy jesteście protestantami, czy już w ogóle jakimiś sekciarzami. Uczestniczyć w ofierze Chrystusa. Mamy stać się ofiarą. Zobacz jeszcze, panie Rafałku, tak na koniec. Ofiara, ofiara ludzka, ofiara, system ofiarniczy, pom, 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 pom. Zobacz, Rafałku, dlaczego święty Paweł głosił Ewangelię Poganów. Gdzieś 15 rozdział listu do Rzymian ci da odpowiedź, która będzie niewygodna dla ciebie, a potwierdzająca świętą prawdę i naukę Kościoła katolickiego. 15-16. Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa. Jest urząd, widzisz? Wobec pogan sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej. Po to, by poganie, uwaga, stali się ofiarą
Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym. Widzisz na fałku? Święty Paweł głosi Ewangelię. Mamy grzechy odpuszczone, wszystko święci, niepokalani, wszystko. Nie. Głoszona Ewangelia jest przez świętego Pawła Boganom, aby stali się ofiarą. Widzisz na fałku? A więc jest to system ofiarniczy. Ofiara Chrystusa i ofiara nasza ludzka. Efezjan 5.1 sobie przeczytaj, Rafałku. 12 rozdział 1.3 Rzymie, Rafałku. Widzisz to? Uczestniczymy w najświętszej ofierze Chrystusa. Wychodzimy do Niego poza obóz i jeszcze, no tak jak sobie wspomnieliśmy, list do Hebrajczyków jest nie do zgryzienia dla protestantów. Oczywiście tam, gdzie im pasuje, no to tam atakują, ale reszta ich boli, no niestety, ale całe Słowo Boże boli protestantów. O tym świętym zgromadzeniu, Rafałku. Jakie to jest zgromadzenie, na którym macie przystęp do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych. To jest 12 rozdział od 22 wiersza listu do Hebrajczyków, tak? Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, tak? Do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu. 24. Do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa. Na jakim, Rafałku, uroczystym zebraniu macie przystęp do Chrystusa? Jakby nie wierzycie w obecność Chrystusa. Realna. I teraz was też zaboli, tak? Do pośrednika Nowego Testamentu Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew. Abla. Rafałku, czekam na odpowiedź, jak wychodzicie poza obóz, by brać udział w urąganiach Chrystusa, jak współcierpicie z Chrystusem, panie Rafale, i tak jak żeśmy sobie czytali, na jakim uroczystym zebraniu macie przystęp do Chrystusa, do świętych, do duchów sprawiedliwych i do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew. Abla. Pozdrawiam.